Uszanowanko! Witam prezesów, tym razem w nietypowym ekranie, ponieważ wcisnąłem sobie przycisk do nagrywania i się okazało, że od razu mi tę misję tutaj wybrało. W każdym razie, tak jak mówiłem tydzień temu, a tym razem zajmiemy się dokończeniem tych wszystkich czerwonych misji, czyli eliminacją armii Saurona, a później zajmę się jeszcze tymi wodzami, jest bodajże dwóch chyba. I co dalej zobaczymy. Nie wiem, ile zdążę w tym odcinku, ale akceptujmy już tą rekrutację całą śmieszną. Bez zbędnego gadania. Smutek. Dobra, ile tu mamy wodzów? Jednego mamy wodza. Możemy sobie zniszczyć te mury tutaj. Osoby naszych, tych przeciwników tu osłabić. Dobra. Dużo rzeczy tu się porobiło. Złych. Część ich tych much nie lubi. Jak mówiłem, połowa pouciekała od razu na dzień dobry. Na sam widok. Dobra. O jaki ty byłeś łatwy. O jaki ty byłeś łatwy. O Jezus. O Jezus. Aż mnie dreszcze przeszło. O jak mi zimno się zrobiło. Chłodno. Dobra. To w takim razie chyba nam się uda dużo zrobić rzeczy w tym odcinku. Bandetta. Dany AK. Clutch Master zginął. Aha, lol. Mój ziomek tutaj był. Pomyślisz jego śmierć, jeśli nas... Nazguga poeta też wizjonie ducha. W ogóle fajnie, w sumie spoko. Bardzo spoko. Może najpierw zrobimy egzekucję. Czyli to jednak tak działa, bo to było tak, że jeśli macie kogoś znajomych, w tym przypadku na Steamie, kto też ma tam grę i zginął, to można to po prostu pomyśleć, ale to chyba nie działa na bieżąco, bo nie widziałem, żeby ktoś z moich znajomych w sensie grał teraz w tę grę. Więc... to albo jest ściema, albo naprawdę kiedyś tu gdzieś zginął. Dobra. Udaremnij egzekucję, by osłabić armię Saurona, czyli muszę, tak jak w poprzednim odcinku mnie nie pykło, tak tym razem będę musiał zabić go, zanim zabiję tamtego wodza, bo zyska troszeczkę potęgi mimo wszystko. A jak zabiję dwóch na niskiej potędze, to... Aha, taka egzekucja. Ojejku. Let me go. Czy ty stoisz koło... Już myślałem, że stoi koło... Dobra. Zabijemy go, tak? Bo on jest na low, widzę. I po egzekucji. Chyba się wkurzył. Zabijemy sobie tarczowników. Mówię, tarczownicy są najgorsi, jakby nawet doszło do walki wręcz. Ty masz informacje, ale już my informacji żadnych nie potrzebujemy. Dobra. Easy. A, nie mamy żadnych tutaj, widzę... że tak powiem, wspomagaczy, więc... Dobra, nie zrobimy tego w ten sposób. Nie szkodzi. Powalczymy w takim układzie. To jest berserk, tak? Ten ich wódz. To też nie fajnie. Nie lubimy berserków. Uła! Uła! Musiało boleć, co? Dobra. Trachwo. O. I też fajne jest to, że jeśli na przykład zabije nas kapitan, czy w ogóle jakiś ork, który stanie się... przez przypadek mu dałem cios mocny. Jeśli zginie jakiś kapitan, a potem jeśli on się wskrzesi, tak, to będzie pamiętał, że my go zabiliśmy i coś tam powie śmiesznego. Że tam raz mnie zabiłeś, bla bla bla, a jeśli kapitan zabije nas, czy tam uruk i później drugi raz będziemy z nim próbować walczyć, to powie, że ponownie z przyjemnością mnie zabije i w ogóle pozna, że ja wracam do żywych. Co ty mi zrobiłeś? Nie naładowałem tej energii. No nie dadzą mi naładować tego. No co za lachwy, no. Kwiatka szukaj, Albercie. Bo zginiesz marnie. Kwiatek jest chyba na dole, co? Tak, kwiatek jest na dole. No, także fajny to jest taki motyw, że oni pamiętają, że mnie zabili. A gdzie jest ten wóz ich? Czy on uciekł mi? Czy on tam nadal stoi? Uciekł mi wódz, tak? Nie, tak. Kurde, no. To jednak nie wyszło po mojemu. Bo wódz miał też zginąć ich. Nie mam jak fix strzał, super. Dobrze, trudno, że mi ten wódz wziął i umarł. Pewnie będzie osobna misja do niego. Właśnie, jest tutaj. Dobra, zrobimy tą wendetę. Albo te misje, bo one są tutaj bardzo blisko. O, przemamy to. Hits tutaj. Dobra, zróbmy tę misję. Wykorzystaj Karagory do zabicia uroków. Ale gdzie mamy Karagory? Aha, mogę je wezwać sobie taką. Dobra. Nie miałeś tego tak robić. Ale i tak wyszło ładnie. Karagory. One tam biją coś? A, dziesiątkują mi uroków. Ojej, jeden Karagor jest na górze. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Bum. Ojej, nie. O nie. Pysk. Dostał w pysk. Dobra, tylko ten Karagor to się chyba na mnie sfokusował. Co mi się średnio podoba. No, tak myślałem. No, ale te Karagory to tak trochę słabe są, bo w sensie miał zabić więcej Karagor uroków. Nie weszło po mojemu. A nie, wyjdzie. Obezwiemy sobie jeszcze Karagora. Obu Karagory. Więcej. Bum. Dobra, wy sobie tam walczcie. Cel dodatkowy zrobiony, więc wyszło całkiem spoko. No i jelo. Assassination? Nie. Mamy ich gdzieś. Niech sobie giną ci urukowie śmieszni. Halo. Aha, nie mogę tutaj się przeteleportować, ponieważ jestem w trybie walki. Okej. I pójdziemy sobie tutaj. Zrobimy tam misję i vendetę. I myślę, że to wyjdzie nam nawet całkiem spoko. Giniesz. Bum. A tu ich dużo jest, tych uroków. Co to w ogóle jest? Jakiś obóz? No nie wiem. W każdym razie dużych tutaj. Hyc, dobrze. I tutaj mamy misję. Okej, no spoko. No, lewy kontrol, tak. Nie czytam tego nawet, nie chce mi się. Bum. Jeśli brutalnie zamorduję jednego, to reszta może uciec, więc robimy to. No, zabił go brutalnie. Może też reszta ucieknie. Nie widziałeś mnie, tak? Aha, okej. Okay. Boom. Któryś jeszcze chce walczyć? No tak myślałem. Że brutalne zabójstwa będą was skutecznie odstraszać ode mnie, także... Spoko. Ciskam X. O Jezu, tam jest ognisko. Zrób to, Albercie, zrób to, pięknie będzie. Uła. Pięknie. Ognisko mi dużo pomogło. Ej, wcisnij prawy. Nie podoba mi się twoje podejście. Dobra, i tak zginie, i tak, więc... No. Posij od niego. Dobij go tym przynajmniej. Pękła ci głowa! A tobie też. Tylko że ze strzały. Ratujemy ciebie. Wiecie co, już sobie... Oj! Albo jednak nie? Myślałem, że sobie już mogę zaznaczyć tą wendetę. I teraz zostałeś im tylko ty. Elo. Okej, okay, mamy to. No i zostanie nam vendetta. Ej, jak to? Halo? Ej, vendetta jest za mną. Może wybaczą, a może nie. Dobra. Potęga gdzieś, jest słaby. Taki leszczyk to tam, wiecie. No, zajrzałem do świata upiorów i co? Aha, mam go znaleźć. Mam zabić go z ukrycia. Nie lubię takich... Tam jest. Nie lubię takich misji. To są... Poeta. Ty, ja w sumie dobry jest. Niewrażliwy na takie z dystansu, przywódca. Oj, dany, jak ty mogłeś tutaj zginąć? Siedzicie przy ognisku, prawda? Cóż, stał się bardzo nieszczęśliwy wypadek. Czy ta łajza naprawdę boi się ognia? Boom. Teraz z miętką fają, nie? Tak trochę. Dobrze. Boom. Jeszcze nie żyje? O, teraz. Z buta wjeżdżam. Dobra. Mamy to. Sprawdźmy, jak wygląda w ogóle armia Saurona. Co tutaj mamy? Wszyscy nie żyją, tak? I zostało tylko mi dwóch. Gniewak, tak? Ale to jest... Aj, w sumie to jest dziwne, bo patrzcie, że ja na mapie mam dwa takie śmieszne. Ale to my chcemy tego pokonać w tym momencie. Dobrze. Dobrze, niech tak będzie. Zrobimy to, jak sobie tak bardzo chcą. A wy na mnie nie krzyczcie, bo wiem, że dawno nie było misji fabularnej. Dawno. Ale wszystko trzeba przejść, tak? A ja w taki sposób lubię przechodzić grę. W sensie porobić wszystkie takie dodatkowe zadanka, które naprawdę sprawią, że moja postać zostanie wykokszona, bo będzie ostro wykokszona. A później fabularne to sobie przechodzę tak. Cześć. No zginąłeś prawym. Dobrze. Czy to jest karagor? Czy to jest pieprzony karagor? Omnom, nom, pyszne strzały. Delicious. Dobra. Mamy tutaj. Ile mamy minut? 15, tak? Dobrze widzę, bo... Ja mam monitor niestety pod słońce, więc mi świeci. Ej, ja już go chyba... próbowałem zabić. Tak, to jest ten, czy nie? Mhm. Flak. O, jaki grubasiek. Co my tu możemy teraz zrobić? Mamy tu jakiegoś karagora? Nie, mamy beczki, które mogą wybuchnąć. Tak? Schowamy się tutaj. Co by mnie ewentualnie nie widzieli. Nie chcemy zostać zauważeni przez wroga. A chcemy go się po prostu pozbyć. Dajemy sobie multum czasu. Ktoś mnie tam zobaczył, chyba on. Elfie strzały się skończyły. Holender. Dobrze, to mi nie przeszkadza w niczym. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Hyc. Co tutaj mamy? Jeden jest tylko. Oj, jak jest niewrażliwe na takie z dystansu, to i mój mroczny cios nic nie zrobi w takim momencie, w takiej sytuacji. Ale weźmiemy sobie od siebie strzały, żeby zabić tych po prawej tam. Dobra, mamy to. O, wow, to nie tak sobie to wyobrażałem. Uj, berserk. Ale... Ty padniesz tak, ty padniesz tak. Twój ziomek nie żyje, to jesteś niewrażliwy. I to jesteś problemem największym, bo masz tarczę i będzie ciężko ciebie zabić. Ciulu złamany. Mamy to, dobra. Ładnie. Mam tą umiejętność przeskakiwania nad tarczą, więc już jest łatwiej chyba. Jednak, więc nie jest już tak trudno. Boom. Bom, 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 bom. Ho, 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 ho. Pięknie zginąłeś. Dobrze. Bierzemy twoją runę śmieszną. I jakie... Aj, kuźwa, no kolejny, ruski dogeł. A to, aha, okej. Wiecie co, ta armia tu już jest naprawdę bardzo zdziesiątkowana. Kto mi tu w ogóle został w tej armii Saurona? Nieznany wódz. Fajnie byłoby się dowiedzieć, kto jest tym nieznanym wodzem. Ale skoro tak, powiedzmy, stawiamy sprawę, to weźmiemy się za zabójczy zaskok, za misję fabularną, tak? Mam nadzieję, że się ucieszycie. Dobrze. Biegniemy tutaj. Misja fabularna zawsze spoko. Nie masz żadnych przybocznych, więc... Prag zgnilec. No okej. Okay. Możesz sobie umrzeć. Trzeba go jakoś sprowokować chyba, nie? Okay. Ten wódz żyje w strachu. Zabij 3 stronników zabójczym zeskokiem. Już jednego widzę. Po prostu będę się wspinał tutaj. Wystarczy zabić 3 tylko zabójczym zeskokiem, więc... Bum. Bum. Okej. Oni są po tamtej stronie, widzę. Przeciwnicy. Ale mi FPS spadły. Halo, halo, komputer. Dobra, złapałem się. Nie chciałbym, wiecie, zginąć w jakiś easy sposób. W easy sposób, w głupi sposób. Gdzie szedł drugi? Tu jest drugi. Dobra, chyba jakoś ucieknę przed gniewem wroga. A w każdym razie mam taką nadzieję. Dobra, mamy 3 zabitych z wyskoku. I on gdzieś jest na miejscu, tak? Tak. Jest w miejscu, gdzie jest dużo karagorów, więc to też mi pomoże. Dobrze, dobrze. Trzeba po prostu wyrzucić karagory z klatek. I po problemie. Dobrze. O Jezus, oni wezwali wsparcie. Ale to mi nie przeszkadza, ponieważ 2 karagory zostały uwolnione. 2? Został uwolniony czy nie? Teraz został. No właśnie, o to chodzi. Teraz te muchy tutaj nam pomogą. Myślę... Aha, w ogóle wcisnąłem R, żeby przeładować strzały. Za dużo Overwatcha. Dobra, tam się na dole dzieje tragedia jakaś. Bo czuję to po komputerze, 2 FPS-y. Dobra, to Karago... O, to jakiś inny wódz jest. Kim ty jesteś w ogóle? Halo? Na razie nie będę cię pokonywał. Oj, to jest strasznie dużo przeciwników. Trzeba pomóc temu Karagorowi. Skąd ja mogę strzały wziąć? Oj. Mamy mały problem, bo jest ich dużo. Jest ich koło 20. Koło 20. Szybko, Albercie, ratuj się. Dobra, klatka otwarta. Na górę, na górę, na górę. O, Karagorze, doceń to, że ja ci tyłek uratowałem. Chyba tu będą, co? No, który tam jeszcze idzie alarmować? O Jezusie Nazareński. Strzały tu gdzieś niby są. Tutaj? Tu są. Aha, ja przebiegam w ogóle koło strzał. Okej. Nie ma tu żadnych do wysadzania tych gówienek śmiesznych. Nie ma alarmowania. Nie ma takiego alarmowania, to z pewnością. Jestem w ciemnej pupie, bo... może być tak właśnie. Wszedł. Bo mamy problem, jest ich dużo. Bardzo dużo. Ej, muchy. Muchy to jest też dobre rozwiązanie. Ale chcecie się alarmować. Muchy zdziesiątkowały ich armię. Odporne na ataki z ukrycia. Okej. Okej. Dawaj strzały. Zginiesz teraz? Oho, egzekucja. Wyjdzie spoko. BOOM! Nie wiem po co czekałem. Okej, on już nie wróci do świata żywych. Bez głowy to tak trochę średnio. A ta krew to tak dziwnie wygląda trochę. Dobra. Okej. Odzyskujesz 80% skupienia po zaszlachtowaniu przeciwnika. Jakie nam zostały jeszcze misje na mapie? Całkiem niewiele. Całkiem niewiele. I chyba... nie wiem co teraz zrobić. Tak, przerwę odcinek. Macie fabularną misję zrobioną. Tak, zabicie wodza. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, bajo!